wszystkich. A więc dzisiaj otworzyłem nowy kanał. Będę się starał wrzucać jakieś filmiki. Może mi się uda coś z tego zrobić. Nie wiem, zobaczymy. Jak na razie to się zajmuje tym moim głównym kanałem, no ale właśnie nie chcę tamtego zaśmiecać takimi właśnie filmikami jak ten, bo pewnie wielu Amerykańcom czy komukolwiek by się nie podobało, że mówię po polsku. Bo tak tutaj niestety jest. Także chciałem wam pokazać, jak fajnie pada, chyba długo jeszcze nie pojeździmy. Ale w międzyczasie, skoro pada, a jestem w garażu, bo czyściłem trochę w aucie, to wam pokażę moją maszynę. Będę kręcił na niej motovlogi od wiosny. Jak tylko to, co teraz pada, stopnieje do reszty. Na niej będę kręcił zajebiste motovlogi albo rowerowlogi. A tą będę jeździł tylko w niedzielę, święta. Także, no nie, ale teraz tak. A teraz w sumie wam opowiem trochę o mojej R1, bo dużo ludzi myśli, że ja już jej nie mam. Ale tak naprawdę wypadek z sarną miałem na innej R1, to było z 2009 roku. A to jest nowa R1, którą kupiłem w tamtym roku. To jest 2012 rocznik. No i ogólnie miałem zamiar zrobić taki filmik pokazujący ją dookoła, no nie, i ogólnie odpalanie, przepalanie, przygazowywanie, no ale pogoda nie pozwala, akumulator wyciągnięty. Także ona sobie teraz tylko stoi i czeka. Wiem, że w Polsce już jeździcie, ale tutaj niestety Bozia nam nie daje dobrej pogody. I to jest jedna z najgorszych zim, znaczy tak niedawno wszystko stopniało, bo mieliśmy jeden dzień wiosny. Ale znowu zaczęło padać, dzisiaj ma spaść około 25 cm śniegu, dopiero się zaczyna. A co ja miałem mówić? No i ogólnie mamy duże mrozy, no nie? Ma padać śnieg, a później przez następny tydzień ma być po jakieś minus 15 do minus 20 stopni Celsjusza. Także każdy tutaj ma dosyć zimy. Jeszcze wam pokażę siat. No, ale R1 ogólnie tak wygląda. Oryginalnie inaczej trochę wyglądała, bo miała inne. Te plastiki miała takie czarne z naklejkami, takie niby skrzydła, niby coś. Ja od razu przed kupnem wiedziałem, że ja to zmienię, bo mi się to nie podobało. Według mnie wyglądało to trochę tak, że tak powiem, nie wiem, dziecinnie może. Że nie jestem stary jeszcze, ale to głupio wyglądało. Nie wiem, czy macie w Polsce te pitbulle, są zajebiste, naprawdę zajebiste stędy. To się nazywa stand, nie wiem jak. W Polsce to się pewnie nazywa jakoś stojak albo coś. Albo, nie wiem. A to mam taki tani za $20. Bo przedniego akurat nie miałem. No i nie wiem. Tak wygląda R1. Może jeszcze zrobię. Na pewno zrobię filmik, dlaczego kupiłem R1, dlaczego lubię R1. W ogóle Yamaha lubię niż. Znaczy lubię też Ducati, no nie, lubię Hondy, lubię. Wszystko ma swoje wady i zalety, także. Ja wam opowiem jeszcze kiedyś, dlaczego R1. No i tak. O, jeszcze wam coś pokażę. To jest mój garaż ogólnie. Jestem dumnym Polakiem. Patrzcie. Kupiłem sobie kiedyś oponę. Opony w sumie, cały set. To jest Dunlop Q3. Q3, Q3, nie wiem, po angielsku Q3. Q3, exact. Dokładnie. No jak widzicie, to jest nówka opona, jeszcze nie zdarta. Przejechałem się na niej chyba może dwa razy. Zrobiłem może jakieś, nie wiem, ze 100 km. I patrzcie, co się stało. Dziura. Byłem się przejechać, no i wsadziłem kołka, no nie? Chociaż wiem, że to głupi pomysł, no i dlatego chciałem wam powiedzieć, żebyście nigdy tak nie robili. Opona kosztuje
Znaczy za CS-a zapłaciłem $280, one wtedy wyszły. Aż później trudno było mi dokupić tą drugą, ale nigdy nie zaklejajcie opony. Nawet jak jest, jak widzicie. A widzicie, ja mam praktycznie na samym środku. Tutaj. I nie jeździłem na tym. Zakleiłem to tylko, żeby po prostu było zaklejone. Najbardziej się wkurwiłem tym, że mieliśmy iść jeździć. No i przychodzę do garażu wyobierany w stroje, w kombinezon, wyubierałem się, wszystko pięknie, gotowy do jazdy. Ściągamy jedynkę ze standów. No jest kurde strasznie ciężka. Co się dzieje? Patrzę, kapeć. Mówię, nie ma nic gorszego jak zaplanowany jakiś wyjazd. Przychodzisz, a tutaj jest kurczę kapeć, no nie? No, a co było później? Później było to, że przez 2 tygodnie czasu praktycznie nie mogłem kupić takiej opony, no bo ja zawsze chcę mieć takie same opony. Z przodu i z tyłu. Zresztą to jest wskazane. Ale nie mogłem je kupić i był jeden taki sklep, bo one oczywiście wyszły nowe, wtedy każdy wykupywał i po prostu było wszystko jako back order. Także nie mogłem jej nigdzie kupić. I kupiłem po 2 tygodniach oczekiwania na te opony, kupiłem taką najdroższą, na najdroższym sklepie chyba za $200 praktycznie. Bo się w sumie nie mogłem doczekać. A co jeszcze było najgorsze, to to, że zaraz po tym jak kupiłem ją, 2 dni później wyszły, zaczęły mi przychodzić e-maile, że ta opona już jest dostępna, także można ją zamawiać i mogłem ją kupić. No i kupiłem ją $40 drożej, żeby sobie pojeździć. No i w sumie tyle, no nie? Ale pamiętajcie, nigdy nie zaklejajcie opony, bo nie daj Boże wam kiedyś ten wentylek zawsze może wypaść. Gdzie on jest jeszcze? Kurde, tak długo nie miałem nagrywać w ogóle, ale okej. Jak widzicie, on jest praktycznie na środku, no nie? Ale tak jak my jeździmy, to nie wiem, ja wolę nie ryzykować za $200, że ona mi pęknie, albo że nagle w zakręcie mi zejdzie powietrze, no nie? Także jeszcze raz rzucę okiem na R1-kę. Zapraszam do subskrybowania. Będzie więcej na pewno takich filmików, bo ja w sumie lubię takie pierdoły nagrywać. A widzę, że was to interesuje. Także jeżeli nie znacie tego mojego drugiego kanału, ja mam wszystko to pomieszane z tymi loginami, ale mój drugi kanał to jest youtube.com/michałsiek88, to jest mój główny kanał. Tam mam już jakieś 50 ponad filmów. Prawie 4000 subków. No a ten dopiero zaczynam, no nie? Tutaj będę robił bardziej tak po polskiemu, jak to mówią niektórzy. Także mam nadzieję, że się wam będzie to podobało. Jak się wam nie będzie podobało, to po prostu się będę bawił tamtym kanałem, no nie? Także wiecie, no nie wiem. Także tam linki będą na dole, na pewno pod filmem. Sprawdźcie też innych motovlogerów polskich. Będę ich miał dodanych. Bo wrzucę im linka może pod ten film do ich kanałów. Na pewno są jeszcze tacy, o których nie wiecie. Także no i tyle. Nie wiem co więcej mam wam powiedzieć. Pada dopiero się. O, już przestało. Ale to jest cisza przed burzą. Takiej zimy jeszcze jak jestem w Ameryce nie pamiętam. To moja BMW-ka. Ale to już stare auto. No i tyle. Trzymajcie się. Dajcie mi tą łapę w górę, jak to mówią. No i nie wiem, przekażcie znajomym czy coś. Dziękuję. Cześć.